Nazywam się Robert i wychowałem się w wiosce dziecięcej w Biłgoraju. Tutaj po prostu w tym tygodniu, bodaj w środę albo w czwartek, dowiedziałem się od znajomych, że jest taka akcja, że po prostu ludzie z mojej branży, z Nadleśnic, jeżdżą tu, pomagają. I poczułem taką po prostu taką potrzebę wewnętrzną, że po prostu mam dzień wolny i przyjechałem tutaj, jestem od rana i pomagam tak jak mogę. No, trochę tutaj czasami łezka się niestety uroni, bo tak się jak popatrzy na to wszystko, co tu się dzieje, to jest tak... No, ciężkie. Ciężkie właśnie. No. A jakąś taką historię zapamiętałeś tu? Z tych dni? Tutaj? Tak? Tutaj? Tutaj, no miałem już dwa takie przypadki, co bardzo mnie poruszyły. Dzieciaczki małe. Taki mały dzieciaczek przyszedł i takiego małego cukierka mi dał. Druga taka dziewczynka mała tak po prostu za rękę mnie złapała i też tak się po prostu, no... Cisnęło w żołądku. No, bardzo. Słyszałeś właśnie o tym, jak SOS pomaga i też o tych rodzinach z SS Ukraina, które Tak. Miałem kontakt właśnie z wioską w Biłgoraju. Marian Łosiewicz, dyrektor obecny. Organizowali właśnie, o ile wiem, dla 40 osób, chyba dla 40 dzieciaczków, tam jakieś zajęcia. I wiem, że bardzo, bardzo po prostu stawali na wysokości zadania, żeby tym dzieciakom jakoś pomóc, jak tylko mogli. No, te dzieci, które tu przychodzą, powinny teraz czym innym się zajmować, a nie właśnie walizki ciągać i iść.